Czy są jakieś sposoby, żeby ubrania dłużej nam służyły? Oczywiście, między innymi jest to sposób prania. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jakie są triki z tym związane i jak czytać przepisy prania na metkach odzieżowych, zapraszam na dzisiejszy wideoporadnik. Dbanie o ubrania jest bardzo ważne, ponieważ przedłuża ich życie. A to powinno być dla nas istotne z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to sprawa ta ekonomiczna, czyli gdy będziemy dbać o ubrania, nie będziemy potrzebowały tak często ich wyrzucać, co oznacza, nie będziemy potrzebowały tak często kupować nowych. A wyrzucanie oznacza niestety śmieci i to jest ten drugi powód, czyli ten ekologiczny. Także i z powodów ekonomicznych, i z powodów ekologicznych warto dbać o to, co mamy. No i oczywiście naprawiać, jeżeli tylko będzie taka opcja. O jakich ważnych rzeczach powinnyśmy pamiętać, gdy zabieramy się za pranie? Przede wszystkim należy przeczytać metkę ubraniową. To jest taki wszyty paseczek, przeważnie nylonowy, czasem jedwabny, który bardzo często nas drażni tutaj, w tym miejscu, no i bardzo często go wycinamy. Ale zanim wytniemy, warto zerknąć, co tam jest napisane, ponieważ tam znajdziesz informacje, oprócz tego, z jakiego materiału, z jakiej tkaniny, z jakiej dzianiny, czyli z jakich włókien zrobione jest dane ubranie, co bardzo często daje nam też odpowiedź, jak należy prasować i jak należy suszyć daną rzecz, ale też są właśnie różne takie symbole. Te symbole czasem są dla nas zupełnie niejasne i dzisiaj na końcu tego wideoporadnika zobaczysz taką tabelkę, gdzie będą opisane te najczęściej pojawiające się na metkach i co one właśnie znaczą. Także rozszyfrowanie przepisu prania będzie na samym końcu. Natomiast chciałabym opowiedzieć o kilku takich rzeczach, o których ja pamiętam, żeby moje ubrania były zadbane, żebym mogła korzystać po prostu z nich jak najdłużej. No i przede wszystkim jest to segregowanie ubrań do prania, to znaczy pranie podobnych rzeczy ze sobą pod kątem kolorystycznym podobnych. Czyli białe piorę razem, kolorowe te jasne piorę razem, no i ciemne kolorowe z czarnymi. U mnie tych czarnych jest mało w naszym gospodarstwie domowym, ale właśnie te ciemne kolory piorę też razem. Dlaczego? Ponieważ to sprawi, że one nie będą nawzajem się farbowały. Jeżeli na przykład mam jakiś kolor w dominacji i w moim domu to są dwa takie kolory, to jest czerwone i zielone, to są te ubrania, które najczęściej, czy okolice tych kolorów, czyli na przykład jeżeli chodzi o czerwone, to będzie to jednocześnie i róż, i bordo. Jeżeli chodzi o zieleń, to będzie i ta pastelowa, i ta taka bardzo ciemna, jak na przykład kolor choinki, czy butelkowa zieleń. Piorę je osobno, czyli jeszcze gromadzę ze sobą jakieś grupy kolorystyczne, jeżeli tylko w danym czasie jest to po prostu fizycznie, tak liczebnie możliwe. Natomiast jeżeli nie masz jakichś takich dominujących kolorów, to pamiętaj chociaż o tym, żeby było białe, kolory jasne, kolory ciemne, żeby one były ze sobą. Ważne jest też, żeby sprawdzić rzeczy, które mamy nowe, czy one nie farbują, bo bardzo często nowe dżinsy, bardzo często kupowane rzeczy z na przykład takie, które są intensywnie kolorystyczne i są z naturalnych albo z pochodzenia naturalnego tkanin, bardzo często one mają tendencję do farbowania, więc warto, zanim wrzucimy do pralki ze wszystkim, też żeby nie było niespodzianki, najpierw dobrze jest zrobić takie mini płukanie, żeby zobaczyć, czy ubranie, które jest intensywne kolorystycznie, obojętnie czy ciemne intensywne, czy kolorowe intensywne, żeby zobaczyć, czy ono nie zafarbuje nam całej reszty. No bo myślę, że wszyscy wiemy, co się dzieje, gdy biała skarpetka zapodzieje się z różową czy czerwoną bluzą, no i później okazuje się, że wszystko jest niestety takie piękne, różowiutkie, a tego nie chcemy. Nie chcemy mieć zafarbowanych ubrań. Oczywiście są też różnego rodzaju chusteczki, które dorzuca się do prania, żeby przechwytywały kolory, natomiast ja takich chusteczek właściwie prawie nigdy nie używam. Sprawdza się u mnie najprostsza zasada, czyli segregacja ubrań. No i zanim włożę rzeczy do pralki, to sprawdzam, czy nic nie zostało w kieszeniach.
Myślę, że na pewno miałaś też raz w życiu chusteczkę higieniczną, która zapodziała się w dżinsach. No i całe ciemne pranie jest obleczone takim pyłkiem, który powstał z tej rozmoczonej, rozgniecionej i po prostu z takiej rozłożonej po całej pralce, takiej właśnie mgiełce pięknej z chusteczki higienicznej, także no, na to zwracajmy uwagę. Mam nadzieję, że też gdy na przykład nosisz pieniądze w kieszeniach, bądź twój partner, czy ktokolwiek z domowników, no to też sprawdź, no bo ja wiem, że pranie brudnych pieniędzy to jest taki proceder, który czasem się pewnie gdzieś spotyka, natomiast my nie chcemy wyprać naszych pieniędzy, bo mogą się one po prostu nie nadawać później do użytku, więc sprawdzajmy kieszenie, czy nic tam po prostu nie zostało. Ale też ważne jest, żeby na przykład zabezpieczyć nasze ubrania przed zniszczeniem albo się nawzajem. Czyli na przykład, jeżeli masz coś, co ma suwak, jest coś na zamek, bluza na przykład, jeansy, spodnie, zamykaj, zasuwaj zamki, zapinaj guziki po to, żeby te wystające elementy po prostu nie poszarpały Ci innych rzeczy, które się piorą. Ja na przykład, gdy mam coś z haftkami, no i najczęściej jest to po prostu biustonosz, też wkładam go do, nie dość, że zapinam, to wkładam go jeszcze do woreczka właśnie takiego specjalnego do prania bielizny. No i bardzo ważne rzeczy, jeżeli mam ubranie, które ma jakieś elementy, na przykład jakieś koraliki, cekiny, to też wkładam je do woreczka i wrzucam do pralki, ponieważ ten woreczek jest wtedy taką barierą pomiędzy cekinami, które podczas wirowania, prania mogą po prostu poszarpać inne ubrania, czyli jest taką barierą pomiędzy tymi szalonymi cekinami a kolejnym ubraniem, które mogłoby po prostu no, ucierpieć bardzo. Więc staramy się właśnie zabezpieczyć tak jak się da te rzeczy, które mogą być niebezpieczne dla innych naszych ubrań. Kolejna sprawa to przewracanie ubrań na drugą stronę, na tak zwaną lewą stronę. Dlaczego? Przede wszystkim, no jeżeli już by się zdarzyło, że jakiegoś suwaka nie zasuniesz, to możesz sobie lekko podniszczyć lewą stronę twojej ukochanej bluzy, a nie prawą. Druga rzecz jest taka, że kolory rzeczy pranych na lewej stronie po prostu wolniej blakną. Dotyczy to oczywiście nie tylko twoich ubrań, ale też na przykład pościeli. Delikatne tkaniny, tak jak jedwab czy kaszmir, warto prać ręcznie. Ręcznie nie tylko na programie ręcznym, który masz w swojej pralce, ale po prostu ręcznie. Natomiast wydaje mi się, że warto przetestować swoją pralkę, ponieważ na przykład moja pralka świetnie radzi sobie właśnie na tym programie pranie ręczne i ja nie potrzebuję tutaj się pochylać nad umywalkami, wannami i działać z tymi bardzo delikatnymi rzeczami. Natomiast warto sprawdzić, jaki jest u Ciebie, bo może być tak, że Twój program pranie ręczne nie będzie taki bardzo delikatny i będziesz mogła poniszczyć te rzeczy, a umówmy się, i jedwab, i kaszmir. Są to dosyć drogie materiały, których zazwyczaj nie chcemy poniszczyć. Pamiętaj też, żeby nie napychać pralki na maksa. Warto jest zostawić taką 1/4 przestrzeni na to, żeby ubrania nie były tak bardzo ściśnięte, ze względu na to, że gdy one będą miały trochę luzu, to też nie będą się mechacić nawzajem od siebie. Mokre pranie jak najszybciej wyciągaj z pralki. Dlaczego? Bardzo prosta sprawa. Gdy będzie tam czekało godzinę, dwie, a może kilka godzin, to jest spora szansa, że będzie po prostu brzydko pachniało, a może nawet, jeżeli ten czas będzie długi, będą się tam rozwijać jakieś bakterie czy grzyby, których absolutnie nie chcemy nosić na swojej skórze. Gdy wyjmujesz ubrania z pralki, strzepnij je delikatnie. Oczywiście warto też zwrócić uwagę na to, jakie ubranie masz do dyspozycji, bo jeżeli na przykład będzie to bawełniana poszewka, to spokojnie możesz ją gdzieś tam ponaciągać. Nie wiem czy Ty, ale ja pamiętam z moich takich lat bardzo młodzieńczych, jakby byłam dzieckiem, naciąganie poszewek na kołdrę na przykład, czy na poduszki z moją babcią, żeby po prostu były no, jak najbardziej rozprostowane. Natomiast nie robimy takich rzeczy na przykład z wiskozą, czyli z jakimiś delikatnymi, lejącymi bluzkami, sukienkami, ponieważ włókna wiskozy są bardzo delikatne. I one po prostu mogą ulegać takim mikrouszkodzeniom, co oznacza, że ubranie będzie się na przykład rozciągało albo nawet gdzieś może po prostu się porozchodzić, a tego oczywiście nie chcemy.
No i gdy już jestem przy wiskozie i delikatności, to warto nadmienić też, że tak naprawdę każdy materiał ma swój przepis prania. I te, o wiskozie już trochę powiedziałam, bawełna jest trochę bardziej wytrzymała, więc spokojnie można już ją tutaj troszkę właśnie ponaciągać, poroztrzepywać tak, żeby po prostu wróciła do swojego kształtu, będzie łatwiej ją prasować, a to jest bardzo ważne, przynajmniej dla mnie, żeby nie spędzać godzin przy żelazku. No ale są też takie tkaniny, takie dzianiny, znaczy tkaniny, właściwie bardziej włókna, o może tak powinno być, włókna, które są syntetyczne i one są najbardziej odporne na właśnie takie mechaniczne uszkodzenia, co też oznacza, że możemy je bardzo dokładnie właśnie strzepnąć, rozprostować. To będą wszystkie poliestry, nylony, czyli taka odzież, która jest właśnie wykonana z syntetyków. A gdy jestem już przy syntetykach, to przychodzi mi do głowy odzież sportowa. Odzież sportowa też powinna mieć swoje specjalne traktowanie, jeżeli chodzi o pranie. Szczególnie te rzeczy, które mają membranę. Dlaczego? Ponieważ membrana wymaga odpowiednich środków do prania. Także jeżeli masz ubrania sportowe z membraną, pamiętaj o tym, żeby kupić do prania odpowiednie środki, które są dedykowane właśnie do takiej odzieży. Wełna i kaszmir natomiast bardzo źle znoszą pranie. Tak naprawdę najlepiej jest ograniczyć je do minimum, czyli do takiej sytuacji, że pierzesz je jak najrzadziej. Wełna w ogóle bardzo mało chłonie zapachy, więc tak naprawdę można by było ją bardziej wietrzyć niż prać. Czyli obojętnie, czy mówimy tutaj o wełnianym płaszczu zimowym, czy wełnianym sweterku, który nosisz po prostu przy ciele, no to nie musisz prać go po każdym założeniu, można go po prostu wietrzyć i wełna będzie szybko oddawała swoje zapachy. Natomiast gdy już pierzesz, tak jak wcześniej wspomniałam, albo pranie ręczne, albo specjalny taki delikatny program w Twojej pralce, no i przeważnie wełny różnego rodzaju lubią być suszone na płasko, czyli po prostu rozkładamy ręcznik i na ręczniku układamy te nasze skarby, które chcemy, żeby zachowały jak najdłużej swój kształt. Gdy korzystasz z suszarki bębnowej, też polecam jak najszybciej wyciągnąć ubrania z wnętrza, z bębna, ze względu na to, że czym dłużej będą tam czekały, tym bardziej będą zagniecone. A wiadomo, prasowanie warto jest ograniczać do minimum. Jestem ciekawa, jakie są Twoje przepisy prania. Czy może masz jakieś ulubione środki, może masz jakieś ulubione sposoby na to, żeby Twoje pranie było przyjemniejsze, bardziej skuteczne, no i przede wszystkim przyjazne dla ubrań i dla środowiska. Z mojej strony chciałabym dodać, żeby sprawdzać składy tego, w czym pierzemy. Nie będę polecała żadnych konkretnych marek, które warto używać, natomiast na pewno polecam Ci, żebyś przeczytała składy i co ciekawe, bardzo jest ważne, żeby nie robić tego tylko na opakowaniu, ponieważ gdy porównasz, pójdziesz sobie do drogerii i porównasz sobie te najbardziej popularne, najbardziej reklamowane, no i te takie bardziej niszowe, przeważnie produkowane przez małe, lokalne, czyli mam na myśli polskie marki, produkty, to okaże się, że ten skład jest właściwie podobny, no a cena będzie się znacznie prawdopodobnie różniła. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie ma obowiązku podawania pełnego składu. Dlatego polecam Ci wchodzić sobie na stronę producenta i czytać tam dokładne składy. Czyli jeżeli masz tam napisane, że 5 czy tam 10% jakichś związków i to właściwie tyle, to nic Ci to nie mówi. Także pamiętaj, zabaw się trochę w detektywa i sprawdź, jaki skład ma proszek czy płyn do prania, ewentualnie do płukania, jeżeli takiego używasz. No i pamiętaj, że płyny do płukania niestety mają złą sławę ze względu na to, że mają tendencję do niszczenia włókien elastanowych. Włókna elastanowe to są te włókna, które trzymają nasze ubrania w kupie. To znaczy, że sprawiają, że te ubrania się nie rozciągają, nie zmieniają kształtu i oczywiście one mogą być dodatkiem takim syntetycznym, czyli po prostu będą dodane prawdopodobnie w postaci elastanu.
do Twojej odzieży, ale też włókna takie elastanowe, te, które trzymają kształt, czasami są po prostu jakby naturalną cechą pewnych włókien, czyli na przykład wełna może mieć jakąś rozciągliwość i używając płynu do płukania możesz tą rozciągliwość zmniejszyć, co oznacza, że po prostu gdy się naciągnie, zostanie naciągnięte włókno i te ubrania będą się nam po prostu rozchodziły. Jeżeli lubisz przyjemne zapachy, to polecam zmienić płyn do płukania na może jakieś po prostu olejki, które będziesz mogła sobie dokładać, czy to cynamon, czy pomarańcza, czy róża, czy lawenda, co tylko lubisz, po prostu można wlać kilka kropel do tego, kilkanaście, w zależności od tego, jaką lubisz intensywność, wlać dokładnie do tego miejsca, gdzie wlewasz płyn do płukania. Także ja osobiście zrezygnowałam już dobrych kilka lat temu. Czasem używam jeszcze octu do płukania, czyli dodaję ocet i dodaję jeszcze właśnie krople, jeżeli chodzi o zapach, taki jak mam w danym czasie ochotę. Inne to są wiosną, latem, inne są jesienią i zimą, inne mi się po prostu podobają. No i to sprawia, że moje pranie przyjemnie pachnie, a nie ma właśnie tego zgubnego działania płynów do płukania. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Czekam na Twoje sposoby, czekam na Twoje komentarze tutaj pod filmem. No i oczywiście zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. I do zobaczenia następnym razem w kolejnym wideo poradniku. Pa, pa!